zaoferowali mi pieniądze za to. Były to moje, pamiętam, pierwsze chyba $300 i miałem chyba wtedy 13 lat. Cała gra rozwinęła się, powiem ci, że dzięki Twitterowi. Gdyby nie to, to ja nie wiem, czy prawdopodobnie bym w ogóle do dzisiaj zrobił tę grę. Kiedy dziecko szło spać, ja wtedy po prostu zasiadałem przed komputer i całą noc po prostu siedziałem i pracowałem. Kiedy słyszymy gra niezależna, od razu myślimy o nietypowych pomysłach, rzeczach, które by nie przeszły w segmencie AAA i generalnie większej wolności kreatywnej twórców. Te rzeczy jednak często mają swoją cenę. Patrząc na twórców m.in. Feza, Liść Śpira czy Stardew Valley, deweloperzy indyków często przypłacają spełnianie marzeń i bycie własnym szefem, stresem, tyraniem po nocach, z menu składającym się z energoli i zupek chińskich, nadwyrężaniem zdrowia psychicznego, no i wyrzeczeniem się chociażby w pewnym stopniu życia towarzyskiego i czasu z rodziną. Aż tu nagle na Summer Game Fest słyszę taką oto zapowiedź. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Na samym początku tylko chciałbym sprostować to, że nie jestem samotnym ojcem, że mam żonę. Ona się śmiała po tym właśnie Summer Game Festival, że jeżeli będą dalej mówić, że jestem samotnym ojcem, tak, samotnym ojcem zostanę. Ale właśnie, tak się składa, że jest dzisiaj z nami twórca Midnight Fight Express, który właśnie trafia na rynek. Więc porozmawiajmy o tym, jak tworzy się gry indie w dobie pandemii, no i jak to jest łączyć bycie ojcem z dość specyficzną pracą niezależnego twórcy. Ale wpierw trochę kontekstu. Gram sobie ostatnio w Midnight Fight Express, grę akcji budzącą skojarzenia z My Friend Pedro, Hotline Miami, naszym rodzimym ruinerem i gdzieś tam jest jeszcze szczypta Sifu. W niedalekiej cyberpunkowej przyszłości wcielamy się w niejakiego Babyface'a, który rusza na krucjaty przeciw bandytom i złu, które plugawią jego miasto. Prosty, ale schludny styl graficzny, bardzo zręcznościowa rozgrywka, nabijanie punktów za różnorodne i bezbłędne masakrowanie bandziorów i walka nie tylko brońmi, ale w sumie wszystkim, co nam wpadnie w ręce, jakbyśmy byli dzieckiem Johna Wicka i Jackie Chana. I do tego wszystkiego mój ulubiony element, czyli agresywna i mocna ścieżka dźwiękowa, pełna tak tłustych cyberpunkowych bangerów, że aż chcesz zacząć brać narkotyki i mordować wszystkich dookoła tym, co masz pod ręką. To zabrzmiało dziwnie, ale naprawdę nigdy tak nie mieliście? Jestem gdzieś w 1/3 gry, jeszcze jej nie oceniam, no ale jeśli kogoś zaciekawiłem, to wydaje mi się, że warto sprawdzić. No i też gra jest między innymi w Game Passie. Tylko że właśnie, to nie wygląda jak kompletnie amatorski projekt. Pytam więc Jakuba jego początki. Pamiętam, jak mój tata kupił po raz pierwszy komputer w wieku 5 lat. Jeszcze ułatwieniem było dla mnie to, że mój brat oraz mój tata zajmowali się komputerami, więc praktycznie wszystkie nowinki technologiczne sprowadzali do domu. Zawsze byłem po prostu na bieżąco. A kiedy nastała era internetu, po prostu zacząłem odkrywać strony jak Newgrounds, zacząłem robić jakieś pierwsze proste animacje, później zacząłem lekko programować. Zrobiłem grę, wysłałem jej jakiejś firmie amerykańskiej, już teraz nie pamiętam, jak ona dokładnie się nazywała, ale zaoferowali mi pieniądze za to. Były to moje, pamiętam, pierwsze chyba $300 i miałem chyba wtedy 13 lat, więc moi rodzice nie uwierzyli mi. Oczywiście te pieniądze przyszły na konto bankowe rodziców, a później tata mi rozdzielał te pieniądze, więc to nie było tak pięknie, ale zacząłem robić coraz więcej tych gier i brnąłem tak z tymi grami aż do studiów. Kiedy poszedłem na studia informatyczne, przez te pierwsze 3 lata inżynierki miałem przerwę. No i po studiach okazało się po inżynierze, że muszę załatwić jakieś praktyki, więc po prostu poszedłem do swojej pierwszej firmy gamedevowej. No i po tym roku w tej firmie zdecydowałem, że przejdę do Tejonu. Pracowałem w Tejonie przez 2 lata i to był faktycznie ten etap, kiedy zacząłem już pracować w Unity, tak na poważnie. No, ale po roku siedzenia w Unity okazało się, że potrzebują kogoś do Terminatora, więc przerzuciłem się na Unreala. Jak już siedziałem faktycznie w Tejonie, to przeszedłem do innej firmy. Teraz ta firma nazywa się Plot Twist. Tam faktycznie przesiedziałem najwięcej lat, bo tam przesiedziałem chyba z 2-3 lata. Odkryłem Twittera, zacząłem wrzucać po prostu swoje własne rzeczy na Twittera, to co robię w domu, po prostu w wolnym czasie. Okazało się, że ludzie lubią te gify i zaczęli je udostępniać. Jeszcze takim szczęściem było to, że trafiłem po prostu na jakichś większych graczy twitterowych, którzy po prostu to share'owali i mój profil tak się rozbudował, że zacząłem czytać coraz częściej te rzeczy. Cała gra rozwinęła się, powiem ci, że dzięki Twitterowi. Że gdyby nie to, to ja nie wiem, czy prawdopodobnie bym w ogóle do dzisiaj zrobił tę grę. Dobra, to przejdźmy do kolejnego pytania. My, konsumenci gier, którzy często niewiele wiedzą o tym, jak powstają gry, możemy mieć pewien obraz tego, jak wydaje nam się, że wygląda cykl produkcyjny. Twórca zasiada do projektu, ma jakiś konkretny pomysł, jest jakaś koncepcja,
zaczyna się rodzić rozgrywka, powstają kolejne klocuszki, szlifuje się to wszystko do grywalnego stopnia, a jak gra nabiera kształtów, no to trzeba zacząć myśleć o marketingu albo i wydawcy. Tu jednak było o dziwo inaczej. W sumie powiem ci szczerze, że tak naprawdę nie wiem, skąd się wziął pomysł na to, że zacząłem robić bijatykę. Bardzo interesowały mnie proceduralne animacje i po prostu animacje, które działały również na fizyce. Zacząłem po prostu wrzucać ciekawe jakieś formy walki i to się tak po prostu rozwinęło. Rozwinęło się dalej, zaczęli do mnie pisać po prostu ludzie, inni wydawcy, którzy już wtedy na wczesnym etapie bardzo już chcieli podpisywać po prostu ze mną jakiś kontrakt. Żebyś zrobił z tego grę, kiedy to było jeszcze tylko animacje, nie? Tak, 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 dokładnie. No, to było wtedy dosyć zabawne, bo wtedy to był naprawdę taki świeży, to był zwykły prototyp, prawda? To nie było tam żadnej gry. To robiło taką tam aferę na Twitterze, że ludziom się to podobało. No i podłapali to faktycznie inni wydawcy i zaczęli do mnie pisać. Ja na początku ignorowałem trochę tych wydawców, ale no chyba zaczęło się od momentu, kiedy już zaczęli do mnie pisać faktycznie tacy poważni wydawcy i wtedy sobie uświadomiłem, że mógłbym w tym popłynąć, co było trochę stresujące wtedy na tamte czasy, bo wszystko się wiązało po prostu z dużym kontraktem, który musiałem podpisać, gdzie kompletnie się na tym nie znałem, porozmawiałem z rodziną o tym i wtedy faktycznie zdecydowałem, że zrezygnuję z firmy po prostu i skupię się tylko i wyłącznie na moim projekcie, co też było w ogóle ciężkim czasem dla mnie wtedy, bo w momencie, to też jest zabawne, że w momencie, kiedy podpisywałem kontrakt, urodziło mi się dziecko, więc musiałem po prostu wiązać jakoś to ojcostwo, prawda, ze stworzeniem gry na samym początku. Okej, to zostańmy jeszcze na chwilę w temacie odczarowywania mitów związanych z tworzeniem gier. Bo choć o tym zapominamy, to dziś wcale nie jest tak, że twórca niezależny musi od podstaw robić całą grę i wszystkie elementy. Można ogarnąć sobie licencję na silnik, bazować na tym, co już było, gdzieś tam kupić jakieś asety, no a często takie projekty korzystają zwyczajnie z zewnętrznej pomocy. Wynajmuje się muzyków, grafików, ludzi do testowania i tak też było przy tej produkcji, bo jeszcze przed premierą ogłoszono, że studio Super Alloy od kaskaderskiego mock-upu i animacji pomoże przy produkcji. Studio, które ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Więc tak, rzucenie pracy, zostanie rodzicem, pandemia i praca z ludźmi na innym kontynencie w innej strefie czasowej. To brzmi intensywnie. Bardzo duża zasługa mojej żony ogólnie, że udało mi się też tą grę doprowadzić do końca, bo faktycznie przez ten czas, który robiłem grę i czasy covidowe, które nastąpiły, ten czas były bardzo ciężkie, bo wszystkie żłobki były zamknięte. Chciałem po prostu siedzieć w tym pokoju właśnie, w którym teraz jestem. To jest po prostu duży salon z moim biurkiem, więc praktycznie dziecko i moja żona byli obok cały czas, kiedy ja pracowałem nad grą i faktycznie no to był ciężki etap. Ale jeżeli chodzi o taką współpracę właśnie z innymi firmami, to wyglądało tak, że ja od samego początku założyłem sobie, że chciałbym tą grę zrobić po prostu sam, prawda? Mieć całą kontrolę nad grą, tym bardziej, że zawsze to robiłem za młodu, ale mimo wszystko, kiedy podpisałem kontrakt, kiedy wiedziałem, że to jest coś poważnego, kiedy gra trafi do tysięcy graczy, prawda? I to już jest wszystko tak naprawdę na poważnie, potrzebowałem po prostu jakiejś pomocy z zewnątrz i tym bardziej ta pomoc, która przyszła właśnie od firmy, od studia Super Alloy. Cała gra bazuje na tych wszystkich animacjach, które tam są. Mam naprawdę ponad 1200 animacji w grze. Walczyliśmy o to przez 4 dni z tą firmą i czuję, że faktycznie ich potrzebowałem, żeby ta gra po prostu skończyła się tak jak jest teraz. Ja ogólnie byłem jedyną osobą, która miała dostęp do tego projektu, więc praktycznie cały design, cały level art design, cały art, programowanie, cały kod, wszystko było po mojej stronie. Natomiast faktycznie były takie momenty, kiedy zdarzało się, że potrzebowałem po prostu jakichś dodatkowych grafik, jakichś dodatkowych postaci do gry i tak dalej, więc zdarzało się, że takich ludzi zatrudniałem. Jak w ogóle ta współpraca właśnie w pandemicznym świecie i w ogóle wiesz, z tym, że dzieli was no, kawał świata wygląda, bo jak patrzę ostatnie 2 lata w branży gier, jak pandemia wpłynęła na to, że było kilka premier, które były bardzo zbugowane, było wiele rzeczy, wiesz, zostało przesuniętych. Nagle się okazało, że wydawcy duzi nie mogą się odnaleźć w tym, że ludzie pracują zdalnie, że pracuje im się przynajmniej niektórym studiom gorzej. I jak to wyglądało w twoim przypadku? Domyślam się, że wiesz, ty sobie pracujesz, chcesz się tam umówić na kola, załóżmy z tymi ludźmi, a u nich jest 2 w nocy na przykład, nie? Tego się nauczyłem ogólnie, odkąd mam dziecko, że najlepiej ogólnie pracowało mi się w nocy. I tak naprawdę, kiedy dziecko szło spać, ja wtedy po prostu zasiadałem przed komputer i całą noc po prostu siedziałem i pracowałem. I co właśnie, między innymi właśnie ułatwiało ten kontakt z wydawcą, ułatwiało kontakt z firmą Super Alloy, z którą praktycznie siedziałem 8 godzin z rzędu
po prostu przez całą noc, kiedy oni wykonywali te wszystkie kaskaderskie ruchy. Jedynym ograniczeniem, którym faktycznie było to, że ciężko było po prostu w opisie opisać to, czego chcę, po prostu jakich ruchów chcę od tej firmy i tak dalej. Dlatego problem miałem taki z komunikacją, z kaskaderem, że wolałbym czasami po prostu pokazać mu jakiś ruch, ale mimo wszystko trafiłem na takiego kaskadera, który oglądał te same filmy, co ja, po prostu wiedział tego z moich opisów i po prostu zdecydował, że on po prostu poprowadzi całą, będzie po prostu tak jakby reżyserem tych wszystkich ruchów i wyszło bardzo dobrze, bo szczerze powiem, że na większość ruchów w ogóle bym po prostu nie wpadł. Czyli na przykład wysyłałeś takie, że okej, Matrix, piąta minuta, to ujęcie. Dokładnie tak to wyglądało. Pamiętam, że miałem całą dokumentację po prostu, wiesz, referencji do filmów, po prostu jakichś ruchów, które były wykonywane na przykład tam z filmu Ride albo Matrix właśnie, albo jakichś innych filmów i co było najzabawniejsze, to że Eryk faktycznie potrafił te wszystkie ruchy odwzorować w 100%, więc no nie mogłem trafić lepiej, jeżeli chodzi o to. Przejdźmy w takim razie dalej do zagadnienia, które dziś chyba najbardziej mnie nurtuje. Jak to jest być ojcem, twórcą, graczem? No, jak ja wchodziłem w wiek nastoletni, rodzice postrzegali gry głównie negatywnie, bo ciągle tylko te głupoty, a ja idealizowałem twórców gier, myśląc, że tworzenie czegoś takiego to wręcz najwspanialsza praca na świecie. Jak dziecko zapatruje się na pracę Kuby? Czy grają razem? Może dziecko daje feedback odnośnie gry? No i na koniec chyba najtrudniejsze. Jak to jest balansować między byciem rodzicem, a pracą przy tworzeniu gier? Za kilka miesięcy skończę 3 lata, więc na tym etapie jeszcze nie jestem w stanie z nim porozmawiać o tej grze, ale faktycznie czasami się zdarza, że patrzy mi w monitor, jak widzi jakieś samochody z mojej gry, to jest tym zafascynowany, więc o samochodach mu opowiadam, ale tak, jeżeli chodzi o samą grę, to nie. I wydaje mi się, że no, będzie musiał trochę podrosnąć jeszcze zanim w nią zagra. Wydaje mi się, że takim najcięższym po prostu momentem jest to, kiedy chcesz poświęcić czas swojemu projektowi życia, ale również chcesz poświęcić czas po prostu synowi. Musisz rozdzielić ten czas, żeby po prostu wszystko szło jak najlepiej. Ja miałem po prostu taki tryb, że kiedy nasz syn był w żłobku, ja wtedy pracowałem, kiedy on wracał ze żłobka, po prostu do wieczora po prostu z nim spędzałem czas, a kiedy on poszedł spać, ja po prostu pracowałem znowu przez całą noc. A kiedy śpisz? Nie. Ale właśnie to jest tak, że czasami robiłem sobie po prostu przerwy i kiedy on był faktycznie w żłobku, to ja wtedy po prostu faktycznie wtedy spałem po kilka godzin. Co było najtrudniejsze, to że całą odpowiedzialność gry zrzuciłem po prostu na siebie i też takim problemem chyba największym było to, że tak długo po prostu pracowałem nad tą grą, że ciężko było mi po prostu porzucić myśl o tej grze, nawet gdy wychodziłem po prostu z moją żoną i z dzieckiem po prostu gdzieś na spacer albo byliśmy u jakichś znajomych. To po prostu było ciężko nie myśleć o tej grze. Jak siedzisz naprawdę tak długo nad jednym projektem i chcesz po prostu, żeby on był jak najlepszy. Mimo wszystko miałem bardzo dużo też wsparcia u rodziny, więc to naprawdę dużo pomagało. Nawet nie wiesz ile razy, bo po prostu miałem taki etap, że podczas robienia gry, kiedy już myślałem, że już to rzucę i już przestanę to robić, bo to było naprawdę takie ciężkie. No i sądzę, że moje zdrowie psychiczne faktycznie jest trochę się pogorszyło od momentu, kiedy zacząłem robić tą grę. Ale mimo wszystko i tak sądzę, że wróciłem na dobrą drogę właśnie dzięki temu wsparciu rodziny oraz spędzaniu czasu, właśnie dzieleniu tego pracy z życiem po prostu. Mhm. Mówiłeś na początku ciekawą rzecz, że u ciebie gry były w domu już od małego i odnoszę wrażenie, że to ukierunkowało bardzo w jakim kierunku poszedłeś jako twórca. U mnie to było tak, że rodzice po prostu przynosili jakąś grę na PlayStation z bazaru i mówi, masz zajmij się sobą, nie daj nam spokój. A kiedy dawałem mi spokój na zbyt długo, to było takie, o Jezu, ciągle grasz w te gry, ciągle ta przemoc, co z ciebie wyrośnie. Czy nie czujesz właśnie, że przez to, że u ciebie jednak gry i ta technologia były promowane, akceptowane przez rodziców, że dało ci to szansę i trochę ukształtowało cię w kierunku, w którym jesteś teraz? Ja miałem trochę inaczej, przez to, że po prostu miałem starszego brata i ojca, którzy po prostu siedzieli w branży, więc oni mnie trochę zachęcali, prawda, do tego pchnęli dalej. Tak samo jak patrzyłem, jak brat po prostu gra w jakieś gry, w które ja wtedy nie mogłem grać. Mhm. To też mnie po prostu bardzo ciekawiło. Teraz sobie to uświadomiłem, że miałem chyba jakieś niesamowite szczęście, że moi rodzice po prostu jakoś mnie akurat tak nie cisnęli. Ale może kwestią tego było dla nich to, że mimo wszystko widzieli, że robię te gry, że coś robię na boku innego niż tylko poza graniem w te gry.
dali mi spokój, bo wiedzieli, że po prostu robię coś więcej, prawda? Mimo grania. I wydaje mi się, że właśnie będąc ojcem, na pewno w jakimś stopniu będę chciał poruszyć ten temat gier. Też wydaje mi się, że to jest trochę nieuniknione, ale też przez to, że ja siedzę w tej branży, prawda? W tej branży gier, też wydaje mi się, że to mi też ułatwi ten kontakt, że też może też bym chciał, żeby mój syn po prostu poszedł w tym samym kierunku. Może nie jako indie developer, bo to jest jednak wykańczające, ale mimo wszystko chciałbym go na pewno jakoś zainteresować. Tym bardziej, że jest bardzo dużo gier, takich jak Minecraft, które też jakoś pobudzają tą kreatywność u dzieci, które pewnie też bym chciał pokazać swojemu synowi na pewnym etapie. Tylko wiadomo, oczywiście trzeba ograniczyć ten czas odpowiednio, tak żeby dziecko się nie uzależniło, ale sądzę, że na pewno takie momenty jak granie w koopie z synem, coś po prostu będę do tego brnął. Na pewno nie będę takim typem, może ojca, jak kiedyś faktycznie wielu moich kolegów miało, że ich rodzice po prostu nie pozwalali im grać w te gry, robili im szlaban na komputer. To też było popularne. Tak, wydaje mi się, że na pewno w jakiś sposób nakierunkuję syna, ale jeżeli oczywiście będzie miał jakieś inne swoje pasje, oczywiście nie będę go, wiadomo, na siłę zmuszał do niczego, więc jest to bardzo fajny kierunek, bardzo przyszłościowy, wydaje mi się. Dobra, kochani, mamy to. Wydaje mi się, że chyba na zawsze rozwiązaliśmy problem kary na komputer, którą, jak pamiętacie, o dziwo w XXI wieku nadal stosują niektórzy rodzice. Rozwiązanie zdaje się być proste. Trzeba nauczyć rodziców programowania i popchnąć ich do pracy w game devie. Już wiem, jaką grę zrobiliby moi rodzice. Symulator rozczarowanego rodzica. Ale właśnie, wracając do tematu. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, że zostaliście do końca. Dziękuję Jakubowi, że wystąpił. Trzymam kciuki za tytuł i za kolejny projekt. No i też, jeśli zaciekawiłem was Midnight Fight Express i interesują was takie klimaty, no to sprawdźcie. Coś czuję, że po obejrzeniu tego materiału dostrzeżycie w grze ciut więcej easter eggów niż inni gracze. A ja zmykam na urlop. Na razie.